z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri... Hej, cześć! Witajcie! Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. Takie nietopowe dzisiaj rozpoczęcie, to nie odcinka tego dzisiejszego. Ale tu mam od razu już, jak widzicie, Zoltan gada do Geralta. Jest dialog pomiędzy nimi, co nie? Dobra, słuchajmy. Już? Pogadaliście? Okej, przeszukaj parter używając wiedźmińskich zmysłów. Okej, oprócz tego, co my mamy do zrobienia w ogóle? To jest główne, co nie, zadanie znowuż. Kurde, niestety. Ale co zrobimy? No co zrobić? Jak niestety każą to zrobić, to zrobimy. O. Wszystko z najprzedniejszych winnic. Na winie Jaskier zna się jak nikt. No okej, tam coś jeszcze mamy. Czekajcie. O, jakaś lutnia. To ta lutnia, którą dostał od elfów z Dolblatana? Aha. Jeśli jej nie wziął, musiało mu się bardzo śpieszyć. Czekajcie, bo mi coś tu... Kurde... Coś mi tu przerywa. Czy mi się wydaje? Czekajcie, zaraz pogadam z tym Zoltkiem. Chodź tu, Zoltek, czekajcie. Ja tu muszę jedno... Geralt w ruchu. Geralt w ruchu. O nie, dobra, działają. Tu coś mi się wydaje. Ma za mały nos. No, i za duży miecz. A swoją drogą, co się robi? Zabija wewnętrzny? Dobre. Technika może nie ta, ale zapału na pewno... A, przeszukaj parter jeszcze, czekajcie, bo my tu musimy jeszcze jedną rzecz, tutaj jeszcze... Kolegium profesorów Uniwersytetu Oxenfordzkiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł Magistra Septem Artes Liberales. Julian Alfred Pankrac. Ciągle zapominam, że on się tak głupio nazywa. Dobra, czekajcie, to chyba na górę trzeba będzie wejść, parter. To jest chyba na to wygląda, że tutaj trzeba. No zaraz zobaczymy, przecież wszystkie rzeczy, to nie będziemy przeszukiwać. Nowy znacznik? Czekajcie, tutaj, tak? Tutaj trzeba wejść, co nie? O proszę, ile tych rzeczy? No i się zacina. O, ale to poniżej każą, ej. No co, kaman? Bieramy wszystko, co nie? A co to? O nie, przeciążenie mam znowuż. Nie fajnie. Czekajcie, od którego poziomu? 14. Ajajajajajajaj. Czekajcie, bo tu mam jakieś... rzeczy mam niektóre. Czekajcie, trzeba coś wyrzucić tutaj, co nie? Coś trzeba wyrzucić, tylko nie wiem co jeszcze. Czekajcie, tutaj mam... O właśnie. Czekajcie. R. Nie wiem, czy to będzie potrzebne, kurde. Szczerze mówiąc, nie wiem. Czekajcie, tutaj coś może niepotrzebnego będzie do wyrzucenia? Czy mi będzie tu coś potrzebne, co nie? O to mi chodziło. Chyba nie. Nie wiem, czy te mutageny w ogóle się przydadzą mi. Nie wiem. No nie wiem, co tu zrobić trzeba, kurde, żeby mieć chociaż 60 tego obciążenia chociaż, co nie? Bo to zostawię, bo to są przecież... A właśnie, tutaj może coś... Wędka? Wędka mi się nie przyda, co nie? Przecież... Aha, tu są różne te... notatki. To też się przydadzą. O właśnie. Ale... Kurde, z tym nie wiem co zrobić też. Fajka. Kurde, żadnego obciążenia mi tu nie maleje. Kurcze blade. Nie fajnie. A może te? O właśnie, dobra, mam. Wiem, że tu te rzeczy będą leżeć chyba. Albo i nie leżą. A nie wiem. Czy leżą, czy nie leżą. Tu coś mamy.
Nie, ja tu tego nie będę brał, tych rzeczy, bo przecież obciążenie znowuż. Tu coś jest? Chwila. Nie, to nie tutaj. Tam jakieś drzwi były? Nie, wydawało mi się. Mhm. Dobra, ale tu coś mamy. A nie, nic nie ma. Dobra, wyłaźmy stąd już, ale tu nic nie ma. Dobra, jeszcze tu mamy jeszcze jedno piętro. Nawet może dwa? Nie, jedno mamy tylko, okej. Ale tu nic nie ma też za bardzo, co nie? Przecież. Trzeba iść tutaj chyba, na to wygląda. Na dół. Ojeju. Okej, dobra, już się uspokoiło. Dobra, widzę już, tam przecież mamy tą schowek. A, ale to jest moje. Geralt, w ruchu. No, co? Kurde. Wiecie, niedaleko. Ale jak ja mam to... O, widzicie? 10 beczek wytrawnego z Tusą, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. Dobrze, że ja to znalazłem, co nie? Tę księgę taką, można to powiedzieć. Świetny żart. Ja, Jaskier i Terminarz. Bardzo śmieszny. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Się zagubił gdzieś nasz przyjaciel Jaskier. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kimś się ostatnio widywał. O, właśnie. O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Zoltan, daj spokój. Chcesz chodzić po całym mieście i wypytywać o niego kobiety, z którymi się spotykał? A masz lepszy pomysł? Jaskier to papla. Na pewno opowiadał im o swoich planach. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Wyrwał kartkę. A ty ze swojej. Zgoda? Okej. Zoltan, zaczekaj. To jest wiersze. O, proszę, proszę. Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego sypu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Okej, dobra. Przeczytaj terminarz Jaskra. To jest tutaj. Dobrze mówię? Dobrze. I tak. Tutaj jest, tak? Dobrze mówię? Takie. Dobra. Rosa Var Atre. To są te imiona, no, z którymi się spotykał. Jaskier, Molly, Vespulla, Marabella, Elihal. I tylko tyle, tak? Dobra. Jak róża tonie w pąsach, tak słudna rosa wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała. Miasto tego jeno karłem machała. Ale fajnie się rymuje, kurczę. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba, jesiennik się niada. Willa obok kostnicy. O kurczę. Pralnia u ujścia Pontaru. I przy placu Biedoty jest. A, i jeszcze tutaj szwalnia, okrawki obok domu szkutnika. Okrawki to było chyba w tym. Gdzie to było? Czekajcie. Co tu jeszcze robisz? Szukasz czegoś? A, sprawdzam, czy nic nie zginęło. W sumie dobrze się składa. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba, i siennik się nada.
Molly, sprząta w willi baronowej Lavalette. Baronową? On poprzestał na pokojówce? No wiesz, jaskiernie... No tak, poza tym dobry po... A popytamy wszystkie. A gdybym co tam? Znał, pomyślałbym, że jest zazdrosny. Chyba nie chcę tego mówić słusznie. W którymś momencie zaczęło się robić między nimi dziwnie. To znaczy? No, kazała mu się przebierać, mówiła do niego Christiana, siebie nazywała... A rzeczywiście, galopująca... Nie mogę. Żebyś wiedział. Czasem w tej grze to jest beka. Trochę. Ten to oczywiście wziął za komplement. Przedstawiał. Czekajcie. Dobra, ja tu trochę pominę. I rzucała za nim Cóż, stara miłość. Rzucali się doniczkami. Jak róża, to nie w pąsach. Tak cudna roza. Karłem? No, nie podejrzewam. Karzeł to gwychyr rozy Faratre. No dobra, dobra nazwa, no. Nie wierzę. Zamieniła światowej sławy barda na zwykłego fechmistrza? Podobno nie jednego. Co chwilę słyszę, że jej kolejni... Teraz podobno jej ojciec znowu. Dobra, i jeszcze Elihal została nam. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Wyczuwam. No, nie przepadam za elfkami. A to elfka. Wyjątek. Sama... Może jednak sam do niej pójdziesz? Nie, lepiej ty to. Czemu? Widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Beauclair, a ja jednak wolę czystą wódkę. Jak zwykle. Dobra. No to chyba wiem to, co... Dobra, to idziemy. O, jeszcze... Nie gadacie, że mam... A nie, dobra. Myślałem, że mam tu obciążenia więcej, co nie, niż 60, ale okej, ale jakoś tak powoli chodzi, co nie? A może... No to wygląda, że w domu jest, ale zaraz zobaczymy... Oj! A, dobra, jednak myślałem, że się zaciął. Znaczy, że... zaciął się, że powoli łazi, co nie? Ale okej, dobra, idziemy do tej wyspuli najpierw. Po kolei pójdziemy. Ile ich tu jest? Raz, dwa, sześć... Ile? Pięć, tak? Dobrze policzyłem? Dobrze policzyłem. Dobra. Sam gdzie został zapisany? Aha, ona tutaj jest, okej. Okej. Katsenka kolejna, no nie wiem która w kolei. Dajcie mi tydzień. Pan Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie. Jakie maski mają ten gościu. Ej. I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Oczywiście, że cię uratuje. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Cicho. Ten głos był znajomy mi. Był mi znajomy. O właśnie. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Moja! Króla żebrak... A co tam? Moją. Mam konkurencyjne ceny. To zobaczymy jeszcze jak z jakością usług. No i po co wam to było? I po co wam to było? O, ups. Wszystko we krwi. Wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co. Naprawdę. Przepraszam. Nie zrozum mnie źle, jestem wdzięczna, ale dorobek życia. Wszystko przepadło. Dobra, to jakiś błąd. Spieszę się. A! Dobra, okej, już wiem. Spieszę się, ubrania na przykład. O to chyba chodzi jej. A dobra, muszę zapytać o Jaskra. Nie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie. Co? Czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam doniczką, jak... No... Jak co? Wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Co? Przychodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś.
Ważąc zachrypnie, ty łajza kłamliwa. Oho, chyba cię czymś podpadł. Ten, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... A, wywaliłam go na zbity. A, dobrze zrobiłaś. Bardzo dobrze zrobiłaś, Elihar. Dobrze mówię? Elihar chyba. O właśnie, kim była ta... Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. To... prędzej z Kurwiru. Burset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzchnie wyszły. Też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. O! Dzięki za pomoc. Kurde, nie to miałem, nie to miałem. Oj, Jezu, miałem tę pierwszą opcję włączyć jeszcze. Ej, ej, ej. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie. Nie, znaczy tak, tylko... Powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. Czekaj, nie da się z nią porozmawiać, ona poszła gdzieś. A nie, je, a to Wyspula była. Aha, dobra, to ja pomyliłem jednak. Co jest, czego on tak powoli... Ej, czego on tak powoli idzie? Ej, chodź tu. A, przysiężenie znowu. Ojeju. No bez kitu. Serio? No chodź tu, Wyspula. Czekaj, chcę porozmawiać. Ej. Co tam widzimy? A, dobra, tylko tyle chcesz mi powiedzieć. Dobra, okej. Okay. Czekajcie, co my tu mamy w ogóle? To jest toporek, broń stalowa, ta. Słabe jest. Szczerze mówiąc, dobra. Wywalamy to, po co mnie to? Dobra, lecimy teraz do Elihar, tak? Na to wygląda. Dobra, daleko ona jest w ogóle? Oj, ale ja nie chciałem broni. Chowaj broń, chowaj broń. Dobra. O, czekajcie, co tu mamy? Pralnia tylko. Dobra. Gdzie to... Którędy iść? Trzeba tędy chyba na to wygląda. O, piesek. O, tutaj. Dobrze idę? A, dobrze idę, dobra. Okej, to tutaj jakoś trzeba będzie zejść. Ona tutaj w domku jest, okej. Oj, tędy. Oj, znowu się zablokował. Witam. Elihar. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihar. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Ty jesteś Elihar? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihar jest... A, o to chodzi. O co, Kaman? Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Elihar. Czy ty i Jaskier, znaczy... Jak się poznaliście? Serio? W karczmie był nawalony jak szpadel. I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. Nie mogę. Beka! Beka! Jeszcze raz nie beka! Nie chodzi o głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. Ja pierdzielę. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Kurde, nie mogę. Kurde, bykowy odcinek dzisiaj będzie, na to wygląda. Kurde. Facet, który się przebiera w kobietę. No, są takie przypadki też na świecie. Jaskier bywał w twojej szkole. Ale nie mówmy na razie o tym. Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś... temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. Dobra, okej. O czym rozmawialiście z Jaskrem?
Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła Kalkstein? A to ten z dwójki. Nie, z jedynki, sorry, z jedynki. To jest ten... Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku... Czekajcie, sobie muszę przypomnieć. Z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak... Nie z zimy, tylko... Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalkstein jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Ale go w dwójce chyba nie było, jak pamiętam. Niestety spóźniłeś się. To niefajnie. Niefajnie. Na głównym placu. Ale nim zginął, o, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. No to niefajnie. Czemu? O, właśnie, się przebierasz. Dlaczego właściwie? Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem. I wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być rodańską hrabianką, a następnego... ...prychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba... Mnie się jeszcze nie znudziło. Właśnie. Dzięki za pomoc. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spod... No okej, dobra, lecimy dalej do Marabelli. Burza się zaczęła w grze. Oj, nie fajnie. To do mnie było? Jakby tu nikogo nie było, to bym ci tak... Nie wiem, co bym ci zrobił, kobito ty. To, co powiedziałaś do mnie, to coś. Uchodźca. Ohoho. Widzę, że tutaj też są, kurde, uchodźcy w grze. Pewnie z Syrii uciekli. Dobra, nie śmiajmy się. Dobra, idziemy dalej do Marabelli teraz, tak? Później Molly i będzie Rossa. Nie, co masz kupić jutro, kup dzisiaj. Dobra. No właśnie. Też zgadzam się z tym. Zgadzam się. Dobra, którędy teraz będzie najszybciej? Tędy chyba, dobra. Co? Co on powiedział? Pada? Taki mamy klimat. O kurde. Dobre. Oj, leje. Wiem, że leje. Uhu! Ej, ale tu... A, tutaj mam wejść, okej. O kurde, dzieci. Ale dzieci? Uhuhu. Raz, dwa, trzy, pięcioro, sześcioro. O kurde. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Czego? Nie mogę czekać. Przepraszam, ale nie mogę czekać. Chodzi o Jaskra. Nazywam się Geralt i jestem... Geralt? Wiem, kim jesteś. Dobrze, jeśli tak bardzo chcesz uczestniczyć w lekcji, zapraszam. A jaka to lekcja? Czego? Matematyki? Kuchani, Polski? Szczurołap niestety dostał gorączki, dlatego dziś gościmy Wiedźmina, który opowie wam o swoim zawodzie. Ale... Hurra! Dobra. Lekcje, jak dostać Wiedźminem. No, proszę, powiedz nam, no proszę. No, kto chce zadać pierwsze pytanie? Właśnie. Ja! A co to znaczy, że Wiedźmini są kutwidi? Co? Powiem tak, nie znam odpowiedzi na to pytanie. No serio, opowiem wam za kilka lat, a co to? Ile wy właściwie macie lat? 9? 8! Ale trudne pytanie. Za kilka lat. Dzieci, co to ma znaczyć? Następne pytanie. To prawda, że Wiedźmini zabijają królów? O, jasne. Nie wierzcie plotkom.
Nie wierzcie we wszystko, co mówią o Wiedźminach. Właśnie. A w to, że nie lubią was zwierzęta? Moja mama mówi, że jak kogoś nie lubią zwierzęta, to jest złym człowiekiem. A ofukał cię kiedyś kocu? Dużo ludzi porwałeś? Na dzisiaj koniec. Zabierzcie swoje rzeczy, widzimy się... Głupie pytania. Głupie pytania zadaliście. Oj, dzieci, dzieci. Tam wolałabym szczurą łapa. To idź sobie go znajdź. Co za głupie dzieci. Ej. No to powiedz, z czym przychodzisz? Pewnie w szkole tak się też zachowują, co nie? Te dzieci oczywiście w grze mi chodzi. Szukam Jaskra. Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. A dlaczego? Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy... Atlas grzybów. Interesujące. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. O jest. To już, bo... W momencie, kiedy już wolałbym... Wolałbym na jej miejscu posłuchać tych wierszy jego, aniż... paplania o grzybach. Widywałaś właśnie potem Jaskra. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. W gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił, więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Nie, to nie. Proste i logiczne. Znalazłem u Jaskra wiersz na twój temat. Wynika z niego, że jesteś niezwykle utalentowaną osobą. Tak? Pisał coś o moich wierszach? Zawsze fascynowały mnie konie. I zawsze pragnęłam opiewać piękno tych szlachetnych zwierząt. Widziałeś u Jaskra jakieś próbki? No to tylko wprawki, ale jestem ciekawa, co o nich sądzisz. Nie widziałem. Hajda! Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Niestety nie znam się na poezji. Pamiętam, kiedyś była taka misja chyba, czekajcie, w jedynce albo w dwójce. Coś o wierszach. Pamiętam już. Chyba w jedynce mi się wydaje, szybciej ta misja była w ogóle. W jedynce, bo w dwójce to ja nie pamiętam, czy były jakieś takie misje z czym? Z wierszami. What? Serio? Poziom 14 już? O, proszę, proszę, bardzo dobrze. To sobie zakładamy broń. No, mam teraz? Welencki topór. No to już jest słabe, co nie? Tu ma ile obrażeń? 1482, bardzo dobrze. Dobre. Na razie punktów chyba nie będę dodawał. Nie będę dodawał na razie punktów, tylko zobaczę sobie, ile doświadczenia mam. 26 dopiero mam. Dobra, okej. Co my tu mamy jeszcze, rzemiośle? Nic nie mamy ciekawego. Dobra, czekajcie, jak tam... Zadania mi jest. To zostało mi jeszcze porozmawiać z Molly i z Rosso. Okej, ale to sobie porozmawiamy z nimi w kolejnym materiale, a teraz się z wami żegnam. I cóż, cześć!